Hej, chciałbym nagrać taki odcinek, w którym pokrótce wytłumaczyłbym, o co w ogóle chodzi, tak koncepcyjnie w samym programowaniu. Także, jeżeli jesteś osobą, która już coś robiła, to ten odcinek na pewno nie będzie dla Ciebie. Natomiast, jeżeli przychodzisz do tematu po raz pierwszy, to pomyślałem, że zrobi taki odcinek, który tak naprawdę jest inspirowany tym, że kiedyś ktoś znajomy zadał mi pytanie: Karol, ale w ogóle o co w tym całym programowaniu chodzi? I bądź mądry i spróbuj wytłumaczyć, o co w tym programu, programowaniu chodzi. Nie poruszając w ogóle tematyki, konstrukcji w danym języku, czyli tak jakby powiedzieć abstrakcyjnie, na czym polega Twoja praca na co dzień? A ta praca na co dzień polega na rozwiązywaniu problemów. I właśnie Taki odcinek chcę zrobić, w którym abstrakcyjnie pokażę pewnego rodzaju problem, który możesz napotkać. To będzie dosyć stosunkowo prosty problem, oczywiście na początek, ale pokażę o co chodzi z tym takim sposobem myślenia, który tutaj tak naprawdę jest najważniejszy. Dlatego, że pierwsze co musisz się nauczyć, i ty, ja miałem na początku bardzo duży problem z tym, żeby skminić i skumać to, że musisz się nauczyć sposobu myślenia, w jaki sposób swoją wizję albo swoje zapotrzebowanie przelać na to, żeby. Komputer zrozumiał, co ty od niego oczekujesz, żeby on od ciebie zrobił, bo tak naprawdę komputer jest narzędziem i programowanie jest swojego rodzaju takim młotkiem, takim narzędziem, po to, żeby osiągnąć jakiś efekt, którego ty potrzebujesz, którego ty się spodziewasz, a najczęściej którego potrzebuje biznes albo ktoś, kto po prostu potrzebuje mieć zrealizowany projekt. Natomiast Tutaj chcę dodać taką rzecz, że kiedyś usłyszałem takie bardzo ciekawe stwierdzenie, no mi się spodobało, że komputer to jest szybki idiota. To znaczy idiota z tego powodu, że on robi dokładnie to, co mu powiesz, natomiast szybki, no bo po prostu jest szybki, tak? Więc yy, samo programowanie polega na tej takiej komunikacji z komputerem w sposób, w który on rozumie. To znaczy komputer ma pewne komendy, języki programowania to są pewne komendy, które komputer rozumie i ty musisz ten język znać, żeby z nim się zwyczajnie porozumieć. I teraz do konkretów. Podam pewien przykład. Przykład problemu, jaki możesz napotkać. Oczywiście wykorzystamy do tego najlepszy program graficzny, jaki istnieje. Wyobraź sobie, że będziesz miał takiego rodzaju problem, że masz na przykład. B, C, D, E, F. Sześć liczb. Liczb, nie liter, liczb. Tylko, że ty tych liczb nie znasz. I wyobraź sobie, że musisz komputerowi powiedzieć, że on nie znając tych liczb, mógłby wykonać pewien zestaw kroków który doprowadziłby do tego, że osiągnąłby, on osiągnąłby efekt, którego ty potrzebujesz. Załóżmy, że tym problemem teraz jest, że będziemy mieli zestaw liczb. Dlatego napisałem litery, bo nie wiem, jakie to będą jeszcze liczby. I musisz komputerowi powiedzieć, jaki on musi wyciągnąć, zastosować, jaki on musi zrobić, wykonać zestaw kroków, żeby z tych liczb wyciągnąć największą, nie wiedząc, jaka ona jest. Ale będzie w stanie, z racji, że to jest matematyka, ze sobą te liczby porównywać, jak on już je dostanie. Czyli jak on dostanie te liczby, to musi wiedzieć, jaki zestaw kroków musi wykonać, po to, żeby wyciągnąć z tych liczb liczbę największą. I właśnie taki przykład chcę tutaj pokazać, jak ważny jest tutaj ten sposób myślenia i rozkładania problemu na te czynniki pierwsze, na kroki, jakie musisz wykonać, żeby w ogóle w programowaniu cokolwiek zrobić. I załóżmy, że będziemy mieli takie liczby i teraz dam Ci w sumie chwilę, mam na myśli, dalej będzie już spoiler alert, więc yy, za chwilę podam zestaw kroków, jak można taki problem rozwiązać. Spróbuj spauzować sobie to wideo w tej chwili i zaproponować sobie w głowie zestaw kroków, jak Ty byś podszedł do rozwiązania problemu, to znaczy podać, co dokładnie należy zrobić, krok po kroku, żeby mając takie liczby ABCDEF wyciągnąć z tych liczb liczbę największą. Także pauza. I po pauzie przechodzimy do tłumaczenia. Żeby wyciągnąć z tych liczb liczbę największą i nie wiedząc tak naprawdę, jakie te liczby będą, to można zaproponować taki zestaw kroków. Załóżmy, że w kroku pierwszym zakładamy, że największą liczbą jest liczba, która jest pierwsza z brzegu. Bo po prostu ona nie jest tą naszą liczbą ostateczną, możemy nazwać ją tymczasowo największą, czyli liczbą, która na tą chwilę jest największa, bo tylko tą liczbę my znamy. Czyli piszemy sobie, że tymczasowo największą liczbą jest liczba A. I przechodzimy dalej. Weźmiemy sobie tą tymczasową liczbę największą, którą jest nasza liczba A, i porównamy ją sobie z naszą liczbą B. Porównamy to znaczy, zobaczymy, czy B jest większe, czy B jest mniejsze. Jeżeli B będzie większe, to oznaczać będzie, że naszą tymczasową liczbą największą będzie B, a jeżeli nie będzie większe, to będzie A. Co zrobimy dalej? Weźmiemy tą tymczasową liczbę największą i porównamy ją z C. Jeżeli C będzie większe, to tymczasową liczbą największą będzie c, a jeżeli nie, to będzie nasza poprzednia tymczasowa liczba największa, czyli może być chociażby b. Potem weźmiemy znowu tę tymczasową liczbę największą. Porównamy sobie z D, dokładnie to samo zrobimy, czyli zobaczymy, jeżeli D będzie większa, to naszą tymczasową liczbą największą stanie się D, a jeżeli nie, no to będzie nasza tymczasowa, poprzednia liczba największa. Zrobimy to samo w przypadku E i zrobimy to samo w przypadku F. Czyli jeżeli takich liczb byśmy mieli 1000, to dokładnie 1000 razy by trzeba było zrobić to samo, czyli za każdym razem brać tą tymczasową liczbę największą i porównywać, czy każda kolejna jest od niej większa. Jeżeli tak, to znaczy, że te, ta nowa liczba jest naszą. Tymczasową liczbą największą, aż dojdziemy do samego końca. Jeżeli będziemy już wiedzieli, że jesteśmy na samym końcu, to może się okazać, że na przykład tymczasową naszą największą liczbą jest D albo B, albo E. I teraz, żeby pokazać to na konkretnych przykładach, w jaki sposób to by należało zrobić w praktyce, to ja sobie wypiszę taki ciąg liczb. 2, 4, 3, 7, 6, 1, 2. I mamy taki ciąg liczb i wyobraź sobie teraz, że będziemy robić dokładnie to samo, co mówiłem przed chwilą. To znaczy, zakładamy, że naszą tymczasowo największą liczbą jest 2. Co robimy? Bierzemy tą naszą tymczasową liczbę, załóżmy, że ją zapiszemy gdzieś tutaj, piękne 2 i porównamy sobie z czwórką. Jeżeli 4 jest większe, to naszą tymczasową liczbą największą zamiast dwójki w tym momencie zrobi się zwyczajnie 4. W następnym kroku tą czwórkę będzie trzeba porównać z trójką. Czwórka jest większa, czyli nasza tymczasowa liczba największa się nie zmienia, to znaczy nasza największa dalej jest 4. Potem trzeba będzie tą czwórkę porównać z siódemką. Ok, widzę, że siódemka jest większa, w porządku, więc zamieniamy naszą tymczasową liczbę największą na... 7, ale pięknie pisze. Dalej, bierzemy tą siódemkę, porównujemy z szóstką. ok, szóstka nie jest większa, więc nasza tymczasowa liczba największa dalej wynosi 7. Potem bierzemy, robimy to samo z jedynką. 7 jest większa, więc nie zamieniamy naszej tymczasowej liczby największej i robimy to samo z dwójką. To znaczy w tym momencie porównujemy sobie, czy 7 jest od dwójki większe, jest większe. To znaczy porównujemy sobie, czy nasza dwójka jest większa od siódemki, nie jest. Więc finalnie naszą liczbą największą z tego ciągu liczb jest 7, bo dobrnęliśmy do końca. Czyli... Z tego wyciągamy tymczasową liczbę największą, porównujemy z następną, z następną, z następną, z następną, z następną. To jest dokładnie to, co się robi podczas programowania. Oczywiście przy tym konkretnym problemie, to nie jest tak, że zawsze jak będziesz programował, to będziesz robił dokładnie to samo. Czyli ten sposób myślenia. Podawanie instrukcji komputerowi, czyli dosłownie to samo, co ja teraz powiedziałem, programując byś musiał powiedzieć komputerowi Hej komputerze, będziesz miał jakąś liczbę, tymczasowo największą będzie ta. Potem tą porównaj z tą. Jeżeli ta jest większa, to weź tą. Potem tą porównaj z tamtą i tak dalej, i tak dalej. I na końcu to, co osiągniemy, to będzie wynik naszego algorytmu, a to, co teraz zrobiliśmy, to jest zaproponowanie jakiegoś algorytmu komputerowi po to, żeby on był w stanie za ciebie ten problem rozwiązać, nie wiedząc jaka będzie jego wejściowa sekwencja liczb. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także... Dzięki.